owszem, może nie za wielki, ale spójrzcie jak piękny pstrąg. Kosmos. Śliczna ryba. Witajcie moi drodzy na kanale W Góry na Ryby. Zaraz po wypadzie na grzyby wybrałem się na ryby. W taki piękny, malowniczy odcinek rzeki. No i dzisiaj mam zamiar łowić na suchą muchę. Jak widzicie, ta rzeka tutaj raczej jest szeroka i płaska. Dodatkowo jest czysta, więc z nimfą bliżej do ryby byłoby ciężko podejść. Jakieś muchy się roją, z tego co widzę, coś tu lata. No i dodatkowo jest dla mnie to ciekawe, bo akurat to trochę taki eksploracyjny będzie odcinek. Szczerze wam powiem, że ten odcinek rzeki, na którym jestem obecnie, zwykle pomijałem i nie łowiłem tu bardzo dawno, chyba z kilka lat. A muszę przyznać, że jak teraz patrzę, to są tu naprawdę fajne miejsca. Na przykład tu zobaczcie takie trochę spokojniejszej wody z przeszkodami. Jest trochę ciekawszej wody. Patrzcie jak fajnie. Więc to wszystko będę obławiał dzisiaj na suchą muszkę. Także was zapraszam. A tego to się już totalnie nie spodziewałem. Zobacz, fajny basen tutaj z głębszą wodą. Zaczynamy łowić. Wybrałem taką muszkę w kolorze takim oliwkowym. No i tu cała trudność to podać tam pod to drzewo. Troszkę zmiana taktyki do tej muszki. Dowiążemy sobie nimfę na dłuższym przyponie. Mam takie przeczucie, że nimfa może dzisiaj być skuteczniejsza, ale suchą muszkę też jeszcze zostawimy na jakiś czas. Wam pokazuję, co dowiązałem. Taką nimfkę, o, zobaczcie. Brązowe ciałko z takim pomarańczowym ogonkiem, o. Nic nadzwyczajnego, średniego rozmiaru muszka. I teraz mam taki uniwersalny zestaw do badania terenu, bo ta sucha muszka próbuje pływać i ona troszkę utrzymuje tą nimfę na tafli, a zaś drugą stronę nimfą mogę sobie napiąć muchę w prądzie. Nawet jak ta sucha muszka mi zatonie, to troszkę jest wtedy jak mokra mucha, czyli też spoko. Do takiego mieszanego terenu, nie chcecie zmieniać często przynęt albo wędki, to polecam taki zestawik sobie złożyć. Raz na to zwykle tak jest, że coś weźmie. Jest. Oczywiście maleństwo pstrąg na nimfkę, więc widzicie, to był dobry wybór. No i owszem, może nie za wielki, ale spójrzcie jak piękny pstrąg. Kosmos. Śliczna ryba. Kropki.
tak bezzadziorowy, więc bez większego problemu się odpiął i rybka poszła do wody. No i super. Takie akcje lubimy. Łowimy dalej. O, było branie znowu. Miałem tu branie, moi drodzy, w tym samym dołku, ale wątpię, żeby powtórzył już. Widziałem tam pstrążka, jak wyszedł też do suchej muchy, co prawda niewielki. Było branie. Ale to taki maluszek, ja idę dalej, bo to szkoda muchy, ja będę musiał potem muchę suszyć. Cudować. Naprawdę. O! Jest. Kolejny malec. Idę po prostu dalej, bo w tej płytkiej wodzie spodziewam się samych takich, takiej drobnicy, a to szkoda ryb, szkoda much, szkoda czasu. Także lecimy dalej. Tu jest fajna, głębsza woda, może tu coś większego się trafi. No co, moi drodzy, łowię znanym wam sposobem. Nimfami napina zestaw. Sucha muszka wtedy wychodzi nad wodę, ja sobie nią tańczę tutaj po tafli. Raz będzie branie na nimfę, raz na suchą. Z reguły tak to wygląda.